Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kurszek, i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie Łobudubów Putina, które właśnie teraz zaczynamy. No, część z Państwa to już pewnie wie. Myślę, że nawet większość z Państwa pewnie wie, co ja dla Państwa dzisiaj mam. Ale aż powiedział te 20%, które jeszcze tego nie widziało, to proszę Państwa, jak ja Państwu zazdroszczę, że Wy za chwilę doświadczycie tego cuda, które większość z nas już wcześniej widziała. Proszę Państwa, bez zbędnych ceregieli po prostu to cudo Państwu pokażę. Przygotujcie się na grzmoty, jak mówi zapowiadacz bokserski, senator Jacek Bury w studiu TVP Info. Proszę bardzo. To, że jest pan proszę być tego poważny, rodzaju mędą, proszę bardzo, to jest dla pana. O matko, o ludzie. Panie senatorze, pan, dziękuję. Się, pan się chyba źle czuje. Dziękuję, ale zachowujecie się państwo niepoważnie. Proszę zabrać swojego ogórka. Ale proszę, ale jaka agresja, proszę sobie zabrać swojego ogórka. Zachowuje się pan niepoważnie. Jest pan po prostu zwykłym funkcjonariuszem. Tak, tak. Nie chcę pana obrażać tutaj, poziom. Bo szkoda. Widzę, panie pośle, wychodzę. Że osiągnął pan poziom dna. To nie jest śmieszne, proszę pana. Ja już czasem, proszę Państwa, naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Ja wiem, że to, co my robimy w tym programie, ja nie mam złudzeń, to nie jest zbyt taki pozytywny wkład w poziom debaty publicznej w Polsce, ale powiem Państwu, że nawet taki propagandysta jak ja to ma czasem swoją godność. I jak widzę coś takiego, no dla mojego programu to jest, proszę Państwa, wspaniale, ale dla Polski nie najlepiej jednak, bo jakbyśmy się zastanowili tak na chwilę na poważnie, co tu się wydarzyło, to mamy do czynienia z sytuacją, w której senator Rzeczpospolitej Polskiej, Izby Wyższej, wykorzystuje swój mandat, który daje mu możliwość występowania w programie do tego, żeby bronić swojego małego biznesiku, geszefciku import-eksport warzywnego, prawda, sprowadzającego ogórki z Rosji. Ale jak już jesteśmy w tym miejscu, proszę Państwa, to nic nas nie uratuje, więc idźmy dalej. Mi się to najbardziej podobało w tym wszystkim, proszę Państwa, to te złożenie, jak palnął tym ogórkiem profesor, senator Bury, i mówi, pan jest pewnego rodzaju mędą. Po czym po chwili mówi, ja nie będę pana obrażał, bo szkoda. No to już jest, proszę Państwa, cytując klasyka, który przypadkowo jest tą samą osobą. Manipulowanie faktami, poziom level. Natomiast ja tu jeszcze mam taką obserwację, że została popełniana zbrodnia nie tylko na ogórku szklarniowym, ale też na sztuce budowania napięcia. Każdy, proszę Państwa, wie, no bo przecież takie rzeczy zdarzają się na co dzień, prawda? Że podstawowa zasada jest taka, walisz ogórkiem w stół i wychodzisz. Nie ma cię, napięcie sięga zenitu i to jest idealna kulminacja. A co senator Bury? A ja tu sobie jeszcze postoję i jeszcze powiem Państwu kilka słów. Panie senatorze, wszystko co najważniejsze już zostało powiedziane. Poszło im w pięty, także... Natomiast, proszę Państwa, stół ten, o który został roztrzaskany ogórek, przejdzie do legendy i mitologii polskich mediów, obok oczywiście słynnego stołu, za który rurek słynny nie był odpowiedzialny, a stół, jak wiadomo, był w nie najlepszym stanie. Stół po akcji performance'owej senatora Burego też był w nie najlepszym stanie. Mamy zdjęcia, zobaczmy, proszę Państwa. Ach, jest. Warszawska masakra ogórkiem szklarniowym. Dziękuję za materiał. Mam jeszcze jeden wniosek, proszę Państwa, że Polska to jest jednak kolebką innowacji. Protagoras, znany sofista, prawda? Sokrates, wiadomo, dialogi, Cyceron, retor i tak dalej. Schopenhauer, retoryka. Już wszystkim się wydawało, że w kwestii prowadzenia debat publicznych i retoryki już zasadniczo nic nowego nie można wymyślić. Ale zjawia się nagle senator Bury i mówi tak. Ekwiwokacja, tautologia, argument ad absurdum, sylogizm, to są wszystko bardzo ciekawe rzeczy. Ale czy ktoś z Was pomyślał o użyciu warzyw? Jestem bezwzględnie inteligentny. Tak jest, proszę Państwa. Między posłami, czy politykami, dwójką polityków z lewicy, czy o lewicowych poglądach, wywiązała się na ten temat pewna dyskusja na Twitterze, która była bardzo ciekawa. Zobaczmy. Profesor Gdula pisze tak. Czy można prosić o sekwencję, która sprowokowała Jacek Bury? Bez tego pokazywania tylko części nagrania jest manipulacją. A pani posłanko rzeczniczka Żukowska pisze, któż z nas nie nosi na co dzień ogórka w kieszeni? Tak jest, proszę Państwa, tak jest. To jest bardzo ciekawa uwaga posłanki Żukowskiej, bo wydaje mi się, że mimo wszystko właśnie to musiała być akcja z premedytacją.
prawda? Ciekawe, czy senator Bury tak chodził wiele dni. Najpierw stwierdził, mówi, nie, to już tak mnie obrzucają błotem, nie ma tego dobrego. Koniec z propagandą pisowską! Zabieram ze sobą Ogórka, prawda? I tak chodził kilka dni do różnych studiów telewizyjnych i radiowych, czekał na właściwy moment, może nawet raz się zdarzyła taka sytuacja, że senator Bury tak siedzi, słucha, co oni tu gadają i tak już... I on mówi, a... Jednak jeszcze nie. I dopiero Kłeczek, proszę Państwa, go sprowokował do tego, żeby... Ten Ogórek, wiem, trochę wygląda taki brązowy, proszę Państwa, ale to ze względu na nasze studio tutaj i różne technologiczne. Także on jest świeży, proszę Państwa, tak jak świeży ruski ogórek senatora Burego. Albo może była na przykład taka sytuacja, to też mnie zastanowiło, że żona senatora Burego, prawda, wiesza jego marynarkę do szafy i coś tam przypadkowo namacała i mówi, Jacek, a co ty? A on mówi, Krysia, daj spokój. To jest mi potrzebne do pracy. Ale też ma rację profesor Gdula, bo musiało się zdarzyć coś takiego, proszę Państwa. To, że ktoś ma ogórka w kieszeni, to jest jedno, ale coś musiało się zdarzyć wyjątkowego, że go sprowokowało do tego, żeby tego ogórka wyciągnąć, proszę Państwa. Więc my, ponieważ jesteśmy dziennikarzami z prawdziwego zdarzenia, to my Państwu pokażemy to, co wydarzyło się zanim profesor, doktor, senator importer ruskich ogórków, senator Jacek Bury wyciągnął ogórka i roztrzaskał go na stole. Zobaczmy. Tworzy zarzut, pan czyni zarzut, że paliwo nie jest drogie. Czyli chciałby pan, żeby Polacy tankowali po 10 zł i kupowali chleb po 30 zł, czego oczekiwał Donald Tusk? To jest pana marzenie, panie senatorze. Może pana na to stać, bo pan handluje rosyjskimi ogórkami, za co pan przepraszał. Może pana na to stać, nie, ale Polaków na to nie stać. Nie popełniłem, ale widzę, że pan świetnie zarabia, dostaje pan dotacje ze Skarbu Państwa, ja tu mam coś dla pana. Powiem pan, jest pan swego rodzaju mędą, proszę bardzo, to jest dla pana. Jest pan, nie wiem czy to, chciałbym to włożyć do samplera, jest pan swego rodzaju mędą, ale z drugiej strony, proszę państwa, ja nie jestem taki, prawda, było trochę, nie wiem czy to uzasadnia, proszę państwa, rzucanie ogórkami, roztrzaskiwanie ich o stół w studiu. W każdym razie, jeszcze ciekawy jest tu, proszę państwa, kontekst, że pamiętajmy, że senator Bury, jakiej partii jest senatorem? Partii, która miała przynieść nową jakość do polskiej polityki. Proszę Państwa, i przyniosła. Oczywiście jest to partia Szymona Hołowni. Jak Szymon Hołownia mógłby na to zareagować? Jeszcze reakcji chyba nie ma takiej oficjalnej, ale z innego wcześniejszego filmiku można coś wywnioskować. Zobaczmy. Zero tolerancji dla hejtu. Zero tolerancji dla hejtu. Zero, proszę Państwa, zero tolerancji dla hejtu, nie ma takiej możliwości, żeby hejt w ogóle istniał. Mam inny, proszę Państwa, filmik dla Państwa, który w innej sytuacji mógłby być przebojem. Znacie Państwo taką słynną scenę z filmu Dzień Świra, jak ojciec mówi do syna, a odmień to be przez przypadki, bo nie odmienisz, a on mówi, ta, nie odmieni i tak dalej. Mamy podobną sytuację, której główną bohaterką była członkini zespołu Trójcy Wspaniałej od spraw burzy mózgów i trzech konkretów, czyli Izabela Leszczyna, która została z kolei, znaczy albo nie została poproszona, sama zdecydowała, że postanowi odmienić, znaczy właściwie powiedzieć po angielsku, wymienić po angielsku wszystkie kamienie milowe. I poszło, proszę Państwa, jak się Państwo spodziewacie na pewno, wspaniale. Zobaczmy. Kamień, który... Dokładnie brzmi independence and impartiality, of course. Repeat, please. And impartiality. Fons, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Nie, a wymieni i wymieni, proszę Państwa, impartiality, of course. I to, proszę Państwa, wiele osób mówi o tym, że to nie wiadomo, co jest w tych kamieniach milowych, ale niewielu się spodziewało, że jeden z tych kamieni mówi o tym, żeby w Polsce byli bezstronni Kurdowie. To będzie trudno spełnić, bo niewielu jest Kurdów w Polsce, a bezstronnych może być, proszę Państwa, jeszcze mniej, bo jak wiadomo, wiemy to z niemieckiej prasy, w Polsce panuje dużo niższa kultura prawna niż za naszą zachodnią granicą. Afera, proszę Państwa, wybuchła,
bo Paweł Fajdek, młociarz znany z rzutu młotem, polski sport narodowy, proszę Państwa, młotów ci u nas dostatek, zajął dopiero 9. miejsce w plebiscycie i jeszcze napluto mu w twarz, co jest dosyć, mówiąc szczerze, zabawne, mówiąc, że to świadczy, jakim wspaniałym sportową potęgą jesteśmy, że Paweł Fajdek zajął 9. miejsce w plebiscycie. Zobaczmy. Wieczoru. Droga radość, to siła polskiego sportu, no bo skoro Paweł Fajdek jest na 9. pozycji, to znaczy ten sport jest bardzo, bardzo silny. W 1974 roku Grzegorz Lato. Paweł Fajdek nie był zadowolony, proszę Państwa, z tego wyróżnienia. Można powiedzieć, na szczęście jest młociarzem, proszę Państwa. Wiadomo, że młociarz niebezpieczny, duży, silny człowiek, ale zanim tym młotem rzuci, to się musi 10 razy zakręcić. Wtedy człowiek, taki jak na przykład pan Kmita, może się gdzieś ukryć za krzaczkiem albo lepiej za murkiem. Dobrze, drodzy Państwo, to tyle dzisiaj. Uważajcie na swoje ogórki, przynajmniej nie zapraszajcie senatora Burego, a my widzimy się już jutro. Do zobaczenia.